Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czyszczam Wąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej, a konkretnie z warszawskiej średnicy 2050. Dużo było komentarzy o tym, żebym Wam w końcu pokazał, jak wygląda torowisko zachodnie Warszawy Zachodniej, które też jest przebudowywane w ramach Warszawy Zachodniej, więc proszę bardzo, macie. Przeleciałem nad całym torowiskiem, które jest aktualnie w przebudowie. Powiem Wam, że tyle, że to jest ogromny obszar. Robiłem to chyba na 3, 4 czy 5 startowań, nie pamiętam dokładnie. Jest to ogromny obszar i trudno się go oblatuje, więc najwięcej to raz w miesiącu będę mógł Wam to pokazać. Ale to nie zmienia faktu, że możecie go dzisiaj zobaczyć i faktycznie tam dużo ciekawostek można znaleźć. O ile pierwsze zdjęcie, które widzicie, to tutaj jest dosyć dobry dojazd. Po betonach się jedzie, ale jest dosyć dobry punkt, z którego całkiem nieźle widać drona. Także to jest akurat na duży plus. No i co tu widzimy? Widzimy torowisko. Tutaj jest przebudowywane przy Alejach Jerzyńskich. Konkretnie przy tej stacji Warszawa Aleje Jerzyńskie i WKD. Tutaj całe torowisko od PKP jest przebudowywane i w niektórych miejscach nawet są przebudowywane wiadukty stare kolejowe na nowe. Niektóre są remontowane, a niektóre będą robione całkowicie od zera. Jak widzicie na załączonych obrazkach, jest tego tutaj trochę. W międzyczasie pewnie też zobaczycie STP SKM-ki, które było w ostatnich odcinkach i również kawałek dalej od tego jest też STP Kolmazu, czyli Kolei Mazowieckich. Oni też mają swoją techniczną stację. Ich trochę bardziej wygląda, no nie wiem, jakby większa, nowsza. Może tego, że Koleje Mazowieckie są trochę dłużej niż SKM-ki warszawskie. No ale tak czy siak, całkiem ładnie to wygląda. Jak widzicie na załączonym obrazku, pociągi jeżdżą, kursują, niektóre tory są rozłożone, co jest trochę utrudnione z dojazdem do Radomia. Już niedługo tutaj będzie wzmożony. Ale no, miejmy nadzieję, że im to szybko tutaj te prace idą. Z tego co pamiętam, tutaj te torowiska, które widzicie, to prace tu będą porozkładane na parę etapów, bo ja zawsze jak słuchałem o Zachodniej i tam chodziłem po placu budowy, najbardziej mnie, rozumowie, interesowało mimo wszystko stacja. Stacja, z której faktycznie będziemy korzystać jako pasażerowie. Ale jak później zacząłem słuchać właśnie, co tu się nie będzie działo, jakie tu przebudowy, ile tu się będzie tego działo, i jak daleko to wszystko jest faktycznie od Warszawy Zachodniej, przebudowywane w ramach Warszawy Zachodniej, to można się złapać naprawdę za głowę. Ja przejrzałem dużą część projektów tej stacji i to jest po prostu ogromny obszar. No i tak jak mniej więcej tutaj widzieliście, więcej widzieliście niż wam tutaj gadałem, mniej więcej jak to wygląda, bo ja się dużo na ten temat nie potrafię jeszcze wypowiedzieć, ale już niedługo pewnie zobaczycie więcej, jakichś jeszcze nawet ode mnie ciekawych komentarzy na temat tego torowiska w tymże rejonie. I jeszcze tutaj przy tym torowisku pozostając, tylko już bardziej bliżej zachodniej, nad tunelem od Prymasa Tysiąclecia, przy którym się dużo nie zmieniło, więc o nim nie będę dzisiaj mówić, przynajmniej z góry. Z góry się dużo nie zmieniło, z dołu to co innego. To tutaj też widać po części już nowe torowisko do nowych peronów, faktycznie jest rozlokowane. Część tego torowiska jest tutaj też układana na nowo, a części jeszcze nie ma nawet w tym nowym rejonie. Ale to po prostu wszystko w swoim czasie. Część tunelu trzeba naprawić, pomalować, wyszlifować, żeby przez kolejne paręnaście lat, albo parędziesiąt, w sumie to nie wiem, mógł funkcjonować, bo na parędziesiąt. Ponad 30 lat będzie mieć żywotności. Jakoś tak to będzie tutaj dalej mogło funkcjonować, żeby to wszystko tutaj działało. Ale teraz przejdźmy sobie po kolei, tak jak zwyczaj w zachodniej chodziliśmy, czyli najpierw peron 9. Na peronie 9, no to co na peronie 9, czyli dużo się nie zmieniło, a jednak. Jednak nie tak mało, ponieważ całkowicie nie widzimy już wyjść. Zostały zalane betonem i widzimy, iż ściana stropu, czyli sufitu od wyjść podziemnych została zrobiona. Przynajmniej te wyjścia, które się znajdują tutaj po stronie wschodniej,
pedonu 9. Także tak to wygląda. Po drugiej stronie te wyjścia powoli zaczynają powstawać, jak widzicie na załączonych obrazkach. Także tutaj wszystko w swoim czasie i dosyć szybko oczywiście natychmiast dochodzi do siebie. Także to naprawdę całkiem nieźle wygląda. No i tylko cieszyć się, że tak szybko to wszystko tutaj idzie przy tym peronie. Także tak to wygląda, tak jak właśnie teraz powiedziałem, co jeszcze obejrzę dokładnie, czy wszystko wam powiedziałem. No wszystko mniej więcej. W niedalekim czasie może zostanie już uruchomiony peron 9. Ma być chyba w listopadzie uruchomiony ponownie, z tego co widziałem z plakatów PKP. I wtedy na peron 9 będziemy pewnie wchodzić albo już przejściem podziemnym nowym, w co wątpię raczej, bo aż tak szybko go nie oddadzą do użytku publicznego. Co jest bardziej prawdopodobne, to będziemy na peron 9 mogli wejść jakimś ciekawym, nowym, tymczasowym przejściem. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, gdzie ono będzie, ale domyślam się, że dzięki czemuś takiego będziemy mogli do niego dojść. No i dalej mamy tunel do Odolan. Tu się pozmieniało, bo tu widzę, iż zaczęło się pojawiać już nowy element stropu w tym rejonie. To znaczy, że budowa zeszła na tyle już w dół, że już jesteśmy na samym dole, bo tam jest notabene głównie metodą ścian szczelinowych i odkrywkowo. I teraz tutaj po prostu już powstają słupy i powstaje elementy pierwszego piętra na minusie. Czyli poziom minus 1 zaczyna powoli zyskiwać już swoją podłogę, a poziom minus 2 zacznie już widzieć swój własny sufit. Także to jest coś, czego się nie spodziewałem, że już zobaczymy. Zresztą tu się dużo rzeczy nie spodziewałem, jak przyjechałem tutaj, to takie, co? Aż tyle się zmieniło? Ja wiem, że to jest zachodnia i tutaj minie parę tygodni lub parę dni i właściwie wszystko wygląda inaczej, ale aż tyle? No i tak, faktycznie, tak jak pisaliście w komentarzach, kiedy zachodnia, tyle się tutaj dzieje, to się tyle dzieje. Bo dochodzimy dalej do przejścia podziemnego, które miejmy nadzieję, że niedługo zobaczycie również, może w tym albo w przyszłym tygodniu na dole, jak to wygląda, bo się staram, aby wam to pokazać. To minus 1, czyli przejście podziemne w tymże rejonie, wygląda naprawdę fenomenalnie. Możecie zobaczyć z drona, zrobiłem dosyć ciekawe ujęcie. Oczywiście wszystko bezpieczeństwo i tak dalej. Tutaj mam dosyć dobre punkty widokowe, gdzie mogę startować dronem, no i widzicie całkiem nieźle, jak to wygląda w tym rejonie. Przejście podziemne, wszystkie perony, tutaj w powietrzu, no to dosyć ciekawe wygląda, bo wszystko jest tutaj porozkładane na parę etapów. Mamy dźwigi, które się znajdują na górze, a na dole są prace odkrywkowe i jest to wszystko wydobywane. No wygląda to dosyć naprawdę ciekawie. No i co? Czekamy, aż pójdzie dalej. Co my dalej mamy? Dalej z tego, co widzę, jest kładka zgodnie z tą kolejnością. No i przykład tak. Postaram się powiedzieć o kładce w ten sposób, żeby nie mówić o dachu, bo wiem, że na dach czekacie. No ale nad kładką się pojawił dach. I to jest właściwie największa zmiana przy kładce. A nie, jednak nie. Jeszcze zaczęły się pojawiać już faktycznie z nowych peronów i z dwóch starych, które będą niedługo zamknięte. Co się podczas tam zamiany tych peronów. Schody do kładki. Nieruchome, a zwykłe, bo na kładkę będą zwykłe schody. Wind jeszcze nie widać, ale windy to w swoim czasie. Także to jest ciekawostka i tego się nie spodziewam, że już zobaczymy. Także tak, faktycznie schody, jeszcze bez stopni, ale już niedługo będzie można wejść na kładkę. Przynajmniej w teorii. No i tak, perony 6, 7 i 8. No i przejście podziemne, o którym właściwie już powiedziałem. No to tak, małe daszki są w całości jak były, jeżeli chodzi. Zaczynają się łączyć powoli z dużym dachem. A co do peronów, to tam dużo się nie pozmieniało. No widać o wiele lepiej już faktycznie płytę peronową na nich. To na pewno. Co tu się jeszcze mogło zmienić? Czekajcie, sobie przewinę zdjęcie, to zobaczę. I jak tutaj patrzę, to faktycznie mniej więcej tak to wygląda, jak wam opowiedziałem. A nie, jeszcze jedna rzecz się pojawiła i o tym nie mogę zapomnieć. Tutaj dostałem od widza materiał, który teraz możecie zobaczyć, iż faktycznie po tym nowym torze pojawił się już pierwszy pociąg. Znaczy pociąg, nie pociąg, on po prostu przekładał i dokładał wszystkie tory. No ale faktycznie pierwszy pojazd tutaj się poruszał po nowych torach. Macie go uwiecznionego, dziękuję bardzo. Przy okazji widzicie tutaj nowe wstawki, ale to o tym powiem na sam koniec. No i co do peronów, to faktycznie to wygląda. Drugi tor zaczął się pojawiać obok peronu z 6, po drugiej stronie jego, i to też jest chyba jedna z większych zmian, jakie się tutaj pojawiły. Nie mamy jeszcze schodów ruchomych na dół, zwykłych schodów też do przejść podziemnych, także tak to wygląda. No i dach. No dach to jest najciekawsza część, czyli widzimy, iż dach zaczął przechodzić nad kładką. O ile na tych pierwszych zdjęciach, które teraz widzicie, możecie zobaczyć, iż tu jeszcze nic nie było. W sensie tu był jeden element, po prostu tak na wietrze sobie wisiał. Tej nowej części kładki, w sensie tej nowej części dachu nad kładką, bo tutaj latałem na dwa razy nad zachodnią. To na drugich zdjęciach możecie zobaczyć, że już są
jest faktycznie połączony z tym małym dachem. Widać, jak on się zwęża i to faktycznie wygląda ciekawie. Trochę jest bardzo duży ten spadek, to trochę wygląda nienaturalnie w porównaniu z tym całością tego wielkiego dachu, ale tak, jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać już faktycznie dalej z całą tej częścią tą rusztowania i już faktycznie założonym dachem. Na tej części nie będzie paneli fotowoltaicznych, jak jeszcze nie wiecie, to od razu mówię. No i tak to mniej więcej wygląda. A co jeżeli chodzi o część dachu pozostałą? No to tak, na większość dachu już faktycznie jest poukładana część nieprzepuszczalna deszczu, tak zwany dach. Na tym rusztowaniu, na dużej części tej faktycznie, gdzie tam miały być panele przezroczyste, fotowoltaiczne, to jest zamontowane i to wygląda naprawdę spektakularnie i przyszłościowo. Cities of Tomorrow, miasta przyszłości, tak to bym powiedział właściwie. I to ładnie wygląda i to robi wrażenie. To dla mnie po prostu robi wrażenie, jakby no to jest. Zresztą w miniaturce widzieliście, że mi się tak bardzo spodobało, że w miniaturce też musiało być. Także tak to jest, no i mniej więcej. No, możecie sobie poglądać trochę dachu, więcej dachu i ogólnie zdjęć zachodniej zobaczycie jutro w filmie bez mojego gadania. No i co tu jeszcze mamy? Torowisko do Włoch, to już mówiłem przed chwilą. Torowisko po drugiej stronie, tutaj jeszcze mogę wam pokrótce pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj się dużo nie zmieniło od ostatniego czasu, w sensie widać, że już jest przygotowanie, w tych miejscach są podkłady poukładane i niedługo pewnie będą już układane w dokładnym miejscu i może linia średnicowa będzie przerzucona na drugi tor w tamtym rejonie. Na to też czekamy, bo pociągi teraz kursują po innym torze, a jak zostanie to przerzucone, to wtedy trochę też pociągi będą jechać jeszcze inaczej. No ale wiecie, tego trochę jest. Za każdym razem tutaj jakoś to muszą inaczej puścić, żeby nie było tak samo. Także mniej więcej widzieliście, budynek wielofunkcyjny, nie byłem w środku. Jeśli jesteście ciekawi, co tam się zmieniło, to po prostu nie byłem w środku, więc nie byłem w stanie wam nic ciekawego powiedzieć o nim. A z góry wygląda mniej więcej tak samo, jak zazwyczaj. A latający spodek to jest po prostu coraz bardziej obudowany i już mało co widać. Także tak mniej więcej wygląda Warszawa Zachodnia w dużym skrócie, tutaj już bardziej to zrobiłem, bo tak jak mówiłem, w najbliższym czasie się pojawi jeszcze odcinek, gdzie będę zwiedzać ją prosto z placu budowy, na co też liczę. Więc czekajcie na to, bo to jest ostatnia rzecz, jaką będę robić przed studiami i to się powinno pojawić na początku października, jako podsumowanie tego, co było we wrześniu. Jeśli ten materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć ten kolejny materiał i ogólnie filmy, które będą się teraz pojawiać na kanale, będzie ich multum. I film bez mojego gadania zachodni, i filmy z metra, i filmy z Warszawy Gdańskiej, jest tego multum. Kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać i właśnie dzięki wspierającym powstały nowe wstawki, które teraz widzicie w różnych miejscach pokazujący Warszawa Zachodnia. Więcej ich będziecie widzieć jeszcze w kolejnych. Wszystkie wstawki zostały pozmieniane mniej więcej. No to też możecie obok przycisku subskrybuj wcisnąć przycisk wspieraj. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze będzie film bez mojego gadania. Z metra zacisze. W sensie tam parę ujęć z tego i jeszcze z KD. I jeszcze z wentylatorni z tamtych rejonów. A jutro się będziemy widzieć chyba na placu 5 rogów, jeśli dobrze się mniemam, więc przygotujcie się. Natomiast to, co zobaczycie w środę, ojojoj, w środę rano, to będzie film godny warszawskiej średnicy 2050. Nie chcę wam zepsuć niespodzianki, ale powiem wam, że to będzie średnica po całości. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!